Mikrofon dla wokalisty, mikrofon dla DJ-a, mikrofon pojemnościowy, dynamiczny, małomembranowy, wielkomembranowy. A co to wszystko w ogóle znaczy? Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z dźwiękiem i próbujesz ogarnąć podstawy związane z mikrofonami, to ten odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Bardzo łatwo idzie się w tym wszystkim pogubić, bo gdy zaczynamy się interesować tematem, szybko pojawia się wiele nowych określeń i cały ten natłok sprawia, że zamiast cokolwiek zrozumieć, to tylko się zniechęcamy. Dlatego dzisiaj postaram się możliwie prosto wyjaśnić, w jaki sposób rozróżniamy i do czego służą pewne rodzaje mikrofonów. Pora więc odsłonić kurtynę i zaczynać odcinek. Cześć, witajcie, ja nazywam się Grzesiek Orlikowski i witam was serdecznie na kanale Bliżej Sceny. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie pod filmem łapkę w górę i subskrypcję, bo wtedy wiem, że to co robię jest przydatne i wartościowe, a kanał może się rozwijać. Nie ma czegoś takiego jak mikrofon uniwersalny, taki, który nadawałby się do wszystkiego. Oczywiście uważam, że nie ma w tym nic złego, jeśli na początku ktoś będzie używać właśnie tego samego mikrofonu do nagłośnienia zarówno na żywo wokalisty, gitary i, nie wiem, wiolonczeli, jak i nagrania w studiu. Potem jednak okazuje się, że jest pełno takich różnych zastosowań, wymagań i, wiecie, no, niuansów, o których przeciętni śmiertelnicy nie są świadomi. Ogółem jednak mikrofony możemy sobie podzielić na kilka sposobów, na przykład ze względu na budowę, charakterystykę oraz zastosowanie. Poprzez budowę nie mam na myśli, czy mikrofon jest mały czy duży, chociaż to w sumie też ma znaczenie, do czego go użyjemy, ale typ przetwornika. Mikrofon, albo inaczej przetwornik mikrofonowy, to właśnie takie urządzenie, które przetwarza nam falę akustyczną na napięcie elektryczne i to, w jaki sposób działa przetwornik, określa jego typ. I takie dwa, no można powiedzieć, trzy podstawowe typy przetworników to dynamiczny, wstęgowy i pojemnościowy. Niekiedy wstęgowy podaje się jako odmianę dynamicznego, ale ja wolę traktować go osobno. Najprostsze mikrofony, zarówno jeśli chodzi o budowę, jak i użytkowanie, to te dynamiczne. Z jednej strony wpinamy sobie kabel XLR, a drugi koniec do gniazda mikrofonowego w mikserze. Jeśli mikrofon ma przełącznik, no to go włączamy i tyle. W tym momencie jest już gotowy do pracy. Jak sobie odkręcimy główkę, to tutaj z przodu mamy membranę. Jest ona połączona z cewką, czyli takim cienkim, poskręcanym przewodem. A dalej tam jeszcze mamy magnes. I w momencie, kiedy mówimy do mikrofonu, to membrana, na którą pada fala akustyczna, zaczyna nam drgać i poruszać cewką. A że to wszystko znajduje się w polu magnetycznym, to tworzy się napięcie. I tak zmienia nam się dźwięk na sygnał elektryczny. Dynamiki są wytrzymałe, stosunkowo odporne zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak i warunki atmosferyczne, ale nie znaczy to, że zachęcam was do tego, żeby nimi rzucać, używać jako młotka, ani topić. Każdy sprzęt powinniśmy szanować i dbać o niego, żeby posłużył nam jak najdłużej. W praktyce jednak nieraz można zobaczyć zmasakrowanego Shure SM58 z wgnieconym grillem, cały porysowany, ale wciąż brzmi jak pierwszy raz wyjęty z pudełka. No i wytrzymałe są też w takim znaczeniu, że potrafią znieść wysokie ciśnienie akustyczne, ale generują sporo szumów i potrzebują raczej dużego wzmocnienia. No a to wszystko sprawia, że ich podstawowe zastosowanie będzie właśnie na scenie, gdzie jest, wiadomo, bardzo głośno. Na pewno też cenowo wygrywają z mikrofonami pojemnościowymi. Pojemnościowe natomiast częściej można spotkać w studio. Są bardziej czułe od dynamicznych. Lepiej łapią transienty, czyli takie ostre szczyty. Jeśli fala idzie sobie tak i nagle mamy coś takiego, to jest właśnie transient i z tym mikrofon pojemnościowy poradzi sobie lepiej. Ale jeśli pomieszczenie będzie źle zaadaptowane akustycznie, no to te wszystkie odbicia, a czasem cały niechciany pogłos też nam wyłapie. Oprócz tego pojemności mają szersze pasmo przenoszenia, a charakterystyka jest bardziej płaska, czyli można powiedzieć, że ten dźwięk jest bardziej dokładny. Przy okazji polecam wam obejrzeć sobie odcinek o charakterystyce mikrofonu, jako uzupełnienie wiedzy, bo używam pojęć, które tam dokładniej tłumaczyłem.
Nazywa się je też mikrofonami kondensatorowymi, bo działają właśnie w oparciu o kondensator. W tym przypadku też mamy membranę, ale jest ona ustawiona równolegle w niewielkiej odległości do metalowej płytki. I kiedy pada na nią fala dźwiękowa, no to zmienia się jej położenie względem tej płytki. A co za tym idzie, następuje zmiana pojemności w kondensatorze i dźwięk przekształca nam się w energię elektryczną. Taki mikrofon podobnie wpinamy poprzez kabel XLR do miksera, bądź może to być interfejs audio w przypadku, gdy chcemy tylko coś nagrać. Ale żeby nam zadziałał, musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Pojemności potrzebują dodatkowego napięcia, tak zwanego zasilania fantomowego. Najczęściej oznaczonego jako plus 48V, V czyli volt, lub samo 48V. Miksery i interfejsy audio powinny być wyposażone w odpowiedni do tego przełącznik. Musicie go tylko zlokalizować, bo w każdym urządzeniu zapewne będzie wyglądać inaczej. W przypadku tego miksera, czyli DNA CM4 DSP, wygląda on w ten sposób. Oczywiście sprzęt, z którego dzisiaj korzystam, znajdziecie w sklepie Music Express. W opisie na dole macie linki, możecie sprawdzić i poczytać więcej. Pojemnościówki możemy dodatkowo podzielić sobie na małomembranowe i wielkomembranowe. Rozmiar membrany ma dwie takie główne zależności. Im jest ona większa, tym większa będzie czułość mikrofonu i mniej szumów, ale niższa odporność na ciśnienie akustyczne i gorsze przenoszenie wysokich częstotliwości. Dlatego te z dużą membraną zwykle będziemy używać w studio, natomiast małe, które oprócz tego co powiedziałem są przeważnie tańsze, łatwiej je transportować, nie rzucają się tak bardzo w oczy i zazwyczaj mają bardziej wytrzymałą budowę, częściej zobaczymy na scenie. O mikrofonach wstęgowych powiem szczerze, nie chcę się za wiele wypowiadać. Nie miałem nigdy z nimi styczności, ale z tego co wiem, to nie wykorzystuje się ich za często. Znaczy, potrafią one kosztować kilka tysięcy złotych, dają w zamian szalenie dobre efekty, ale też potrzebują nienagannych warunków studyjnych do pracy. Więc ten próg jest bardzo wysoki, ale może kiedyś będę mógł powiedzieć coś więcej na ich temat. Tańszą i zdecydowanie prostszą alternatywą dla normalnych pojemności są mikrofony USB. Tak właściwie to wciąż mamy do czynienia z pojemnościówkami, tylko że z pewnymi różnicami. To co mają miksery, power miksery czy interfejs audio, czyli przedwzmacniacz, który wzmacnia nam sygnał, przetwornik analogowo-cyfrowy do zmiany napięcia na cyferki, to wszystko co jest potrzebne do działania i korzystania z mikrofonu jest wbudowane w nim samym. Więc mikrofon USB wystarczy podpiąć do komputera za pomocą takiego zwykłego kabla jak do drukarki i możemy spokojnie nagrywać po tym jak system go wykryje. Brzmi super prosto, ale jeśli będziecie nagrywać jakiś utwór i korzystać z gniazda słuchawkowego w komputerze czy laptopie, żeby słyszeć siebie, może się okazać, że opóźnienie jest tak duże, że nie będzie się dało z tego odsłuchu korzystać. Jednak w droższych modelach zwykle też implementuje się takie wyjście na słuchawki w samym mikrofonie. No i mikrofonów USB nie używa się na scenie, jakby ktoś pytał. Przynajmniej ja takiego zastosowania nie znam. Nie chcę, żeby zrobiło się tego za dużo na raz, dlatego tutaj zrobimy sobie przerwę i resztę omówimy w innym odcinku. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Pamiętajcie, że wszystkie te urządzenia, które dzisiaj pokazywałem, możecie sprawdzić w sklepie Music Express. Linki macie na dole w opisie. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was pomocny. Jeśli tak, no to dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Piszcie komentarze, piszcie swoje propozycje na odcinki i widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia na scenie. Z jednej strony wpinamy sobie kabel XLR,